Przystępujemy, proszę Państwa, do realizacji punktu 9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej za 2014 rok. Prezentację spraw przedstawi nam Pani Skarbnik. Jeśli Państwo się zgodzą, chciałbym zaproponować, aby wszystkie punkty informacyjne Pani Skarbnik złożyła i potem nad wszystkimi będziemy toczyć dyskusję. Proszę o złożenie w imieniu zarządu sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego. Proszę bardzo Państwa. Tak, zostali Państwo zgodnie z przepisami dokończone to sprawozdanie finansowe sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej oraz sprawozdanie finansowe do końca maja, które prezentują wykonanie dochodów, wydatków, przychodów, wydatków, wyniki budżetu za rok oraz informacje o stanie mienia za rok 2014. I tak, może zacznę od dochodów. W 2014 roku w Związku Komunalnym Gminy Ziemi Lubartowskiej osiągnięto dochody w kwocie 6 328 055 zł 99 Wpływy z innych, paragraf 049. Wpływy z innych lokalnych opłat podzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, są to spływy z opłat za gospodarowanie odpadami na kwotę 2 128 291 zł 46 groszy. W tym wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami z miasta Lubartów 872 665 zł 45 groszy, z gminy Lubartów 178 tysięcy 668 zł 11 groszy z terenu gminy Niedźwiada 345 252 zł 40 groszy z terenu gminy Ostrów Lubelski 272 175 zł 20 groszy z terenu gminy Ostrówek 198 006 zł 10 groszy z terenu gminy Sernik 261 524 zł 20 groszy. Paragraf 069. Wpływy z różnych opłat, koszty upomnień wystawionych przez Związek Komunalny Gminy Ziemi Lubartowskiej 5068 zł 10 groszy. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 354 zł 70 groszy. Odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami. Paragraf 092. Pozostałe odsetki 7802 zł 30 groszy. Są to odsetki od środków na rachunku. Paragraf 200. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 3 oraz ust. 3 punkt 5 i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich 551 309 zł 42 grosze. Jest to dotacja celowa związana z realizacją zadań w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy. Jest to dotacja na zadania bieżące. Paragraf 290. Wpływy składu gminy i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gminy i związku powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Kwota 645 658 zł 30. Są to wpłaty składek na zadania bieżące gmin należących do związku. I poszczególne gminy dokonały następujących wpłat. Miasto Lubartów 265 631 zł 80 groszy. Gmina Lubartów 131 304 zł 60 groszy. Gmina Niedźwiada 76 493 zł 20 groszy. Gmina Ostrów Lubelski 64 736 zł. Gmina Ostrówek 49 230 zł 30 groszy. Gmina Serniki 58 262 zł 40 groszy. Wpływy do wyjaśnienia 228 611 groszy. Są to środki wpłacane przez członków spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie na poczet opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf 620. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 3 oraz ust. 3 punkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wykonano na kwotę 441 865 zł 48 groszy. Jest to dotacja celowa na zadania
inwestycyjny realizowany w ramach szwajcarsko-polskiego programu współpracy. W rozdziale 919 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Paragraf 097 wpływy z różnych dochodów. 2 308 490 zł 46 groszy. Są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z gminy Wybarki. W rozdziale 920 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Paragraf 040 wpływy z opłaty produktowej 10 604 zł 69 groszy. Są to wpływy z opłat zasadniczych. Po stronie wydatków. W dziale 757 obsługa długu publicznego, obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek i jednostek samorządu terytorialnego. Paragraf 801. Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 3,5 tysiąca zł. Jest to prowizja od kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu. I paragraf 811. Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. 13 677,89 zł. 89 są to odsetki od kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu. W dziale 900 gospodarka komunalna ochrona środowiska. Rozdział 900.002 gospodarka odpadami. Paragraf 265. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 223 200 zł. Z tego dotacja na mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych 21 600. Dotacja na likwidację dzikich wysypisk z terenów gmin związku 21 600. Dotacja na zbiórkę odpadów komunalnych niesegregowanych z terenów gminy Lubartów i miasta Lubartów, zabudowa jednorodzinna, sektor 6 i 7. 119 448 zł. Zbiórka odpadów segregowanych. Frakcja sucha, szkło, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe z terenu Lubartów i miasta Lubartów. Zabudowa jednorodzinna, sektor 6 i 7. 60 552 zł. Paragraf 302. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. 562 zł 66 groszy. Paragraf 401. Wynagrodzenia osobowe pracowników. 396 007 zł 2 grosze. Paragraf 404. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 055 zł 94 grosze. Paragraf 411. Składki na ubezpieczenia społeczne 73 749 zł 58 groszy. Paragraf 412. Składki na Fundusz Pracy 6511 zł 74 grosze. Paragraf 417. Wynagrodzenia bezosobowe 53 707 zł 95 groszy z tego. Obsługa informatyczna biura związku 9600 zł. Zamówienia publiczne, przygotowywanie i obsługa 28 350 zł. Roznoszenie informacji o opłacie za gospodarowanie odpadami 13 157 zł 95 groszy. Obsługa medialna 1600 zł. Oprawa spotkania z władzą wdrażającą programy europejskie 1000 zł. Paragraf 421. Zakup materiałów i wyposażenia. 316 929 zł 15 groszy. I tak, wydatki związane z funkcjonowaniem biura związku. Artykuły spożywcze 1911 zł 79 groszy. Artykuły biurowe, komputery, wyposażenie biura 32 098 zł 51 groszy. Środki czystości 1379 zł 42 grosze. Licencje, programowanie, bazy danych, czasopisma i publikacje 6367 zł 77 groszy. Edukacja ekologiczna, promocja 1877 zł 96 groszy. Materiały do samochodów 973 zł 38 groszy. Harmonogram odbioru odpadów 2484 zł 60 groszy. Wydatki związane z realizacją szwajcarsko-polskiego programu współpracy. Zakup pojemników 265 188 zł i promocja projektu 4647 zł 72 groszy. Zakup usług remontowych 1205 zł 40 groszy. Program obserwacja urządzeń biurowych. Paragraf 428. Zakup usług zdrowotnych 180 zł. Badania wstępne pracowników biura związku i okresowe pracowników biura związku. Paragraf 430. Zakup usług pozostałych 3 462 810 zł 91 groszy. W tym prowizje bankowe 9341 złotych 28 groszy. Dzierżawy 145 000
932 zł 81 groszy. Monitoring składowisk i utrzymanie składowisk 19 571 zł 4 grosze. Asysta techniczna 17 712 groszy. Przesyłki pocztowe 13 247 zł 16 groszy. Obsługa prawna 29 520 zł. Obsługa VIP 1107 zł. Koszty transportu 1643 zł 97 groszy. Organizacja przeglądu obrotowego projektu 1200 zł. Utrzymanie domeny 191 zł 40 groszy. Pozostałe 173 zł. Edukacja ekologiczna 200 zł. Audyt projektu 5166 zł. Prowadzenie punktu selektywnego zbioru odpadów 294 132 zł. Wywóz i zagospodarowanie odpadów 2 612 061 56 zł. Publikacja artykułów 145 zł. Wykonanie tablic 1033 zł 20 groszy. Wydatki w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Promocja i informacja o projekcie 5260 zł 80 groszy. Odbiór i utylizacja azbestu 295 669 zł 69 groszy. Przywrócenie stanu drogi 9500 zł. Paragraf 435. Zakup usług dostępu do sieci internet 1291 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 737 zł 83 grosze. Paragraf 437. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1166 zł 4 grosze. Zakup usług obejmujących tłumaczenia 23 616 groszy. Jest to wydatek w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Paragraf 440. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 20 008 zł 20 groszy. Jest to wynajem pomieszczeń dla biura związku. Paragraf 441. Podróże służbowe krajowe 10 418 zł 15 groszy. Paragraf 443. Różne opłaty i składki 22 910 zł 38 groszy. Z ubezpieczenia mienia. Paragraf 444. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 392 zł 34 groszy. Paragraf 448. Podatek od nieruchomości 19 961 zł. Paragraf 450. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3497 zł. Paragraf 470. Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej 1360 zł. Paragraf 605. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 136 zł. Z tego zakup działki pod wysypiskiem w Niedźwiedzie 615 zł. Oraz aktualizacja projektu budowa zakładu zagospodarowania odpadów 52 521 zł. Paragraf 606. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 170 257 zł 95 groszy. I z tego zakup kontenerów do usuwania odpadów komunalnych 26 399 zł 98 groszy. Zakup pojazdów do regularnego odbioru odpadów śmieciarka 605 101 zł 37 groszy. Zakup sprzętu do zbiórki odpadów, w tym samochód do przewozu kontenerów 403 276 zł 10 groszy. Zakup sprzętu do zbiórki odpadów, w tym samochód do zbiórki odpadów niebezpiecznych 135 480 zł 50 groszy. Rozdział 919. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Paragraf 661. Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego 1 575 718 zł. Jest to dotacja dla gminy Lubartów na zadania inwestycyjne związane z ochroną środowiska. Wydatki dokonane w 2014 roku ogółem wynoszą 7 485 568 zł 13 groszy. Zostały zrealizowane w 95% planu. W tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych związku 2 189 180 zł 24 grosze. Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z umowy w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 1 826 661 zł 16 groszy. Wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami 3 469 726 zł 73 groszy. Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego. Przychody zakładu budżetowego. Paragraf 083. Wpływy z usług 661 243 zł 11 groszy.
są to przychody z sprzedaży usług w postaci wywozu odpadów. Paragraf 0,92. Pozostałe odsetki 439,88 zł. Są to odsetki od środków na rachunkach oraz od zaległości z tytułu sprzedaży usług. Paragraf 0,97. Wpływy z różnych dochodów 2059,03 zł. Paragraf 265. Dotacja oświatowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy 186 663,68 zł. Ogółem przychody zakładu budżetowego wyniosły 850 408,70 zł i zostały zrealizowane w 79%. Koszty i inne obciążenia. Paragraf 302. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrody 6753,36 zł. Groszy. Jest to odzież robocza, posiłki regeneracyjne, kwitalne zadanie odzieży roboczej, jak i robocza. Paragraf 401. Wynagrodzenia osobowe pracowników 231 470 zł 97 groszy. Paragraf 404. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 870 zł 28 groszy. Paragraf 411. Składki na ubezpieczenia społeczne 45 495 zł 5 groszy. Paragraf 412. Składki na Fundusz Pracy 4511 zł 35 groszy. Paragraf 417. Wynagrodzenia bezosobowe 6149 zł 48 groszy. Wynagrodzenie spółków zleceń ładowacze. Paragraf 421. Zakup materiałów i wyposażenia 132 245 zł 22 groszy. W tym zakup paliwa 90 101 zł 54 groszy. Zakup znaczków pocztowych, artykułów biurowych, łatwów do zbiórki odpadów segregowanych, środków dezynfekujących śmieciarki. Praca środki czystości 42 143,68 zł. 68. Zakup usług zdrowotnych 620 zł. Paragraf 430. Zakup usług pozostałych 519 385,50 zł. W tym składowanie, doczyszczanie, przejęcie, wysortowanie odpadów 485 584,89 zł. Naprawy samochodów, konserwacja, kserokopiarki, usługi informatyczne 32 480 zł. 88. Prowizje bankowe 1319 zł 73 groszy. Paragraf 436. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w dwóch publicznej sieci telefonicznej 961 zł 50 groszy. Paragraf 437. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1010 zł 36 groszy. Paragraf 440. Opłaty za administrowanie, czyszczenie, za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe 16 185 zł 5 groszy. Są to opłaty za wynajem pomieszczeń, biura pomieszczeń socjalnych dla kierowców, ładowaczy, garażowanie śmieciarek. Paragraf 441. Podróże służbowe krajowe 226 zł 23 groszy. Paragraf 443. Różne opłaty i składki 7625 zł 95 groszy. Ubezpieczenie imienia, abonament RTV, abonament GPS. Paragraf 444. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8933,75 zł. Paragraf 450. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2336 zł. Jest to podatek od środków transportowych. Oraz paragraf 478. Składki na fundusz emerytur pomostowych 2891,58 zł. 58 groszy. Ogółem koszty zakładu budżetowego wyniosły 1 000 671,63 zł, co stanowiło 93% planu. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, tak powiem w skrócie. Zgodnie z uchwałą z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie planu finansowego Związku Komunalnego Gminy Ziemi Partowskiej, czyli po uchwałę pierwotną na 2014 rok, plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wyniósł 3 425 677 zł. W tym plan wydatków bieżących 1 440 795 zł i majątkowych 1 984 882 zł. Są to wydatki związane z projektem realizowanym przez Związek Budowa Nowoczesnego Systemu Gospodarki Odpadami, rekultywacji mieczynnych składowisk oraz usuwania azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gminy Ziemi Wartowskiej. W ciągu roku zgromadzenie dokonało zmian w planie finansowym w tym zakresie uchwałą numer
20/99, czyli 2014, z dnia 2 września 2014 roku, poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących o 742 500 zł do kwoty 698 295 zł oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 600 000 zł do kwoty 1 384 880 zł. Oraz uchwałą nr 21/103/2014 z dnia 25 września 2014 roku przesunięcia między paragrafami w ramach wydatków bieżących. Niewykonane zadania zaplanowane na 2014 rok będą kontynuowane w latach kolejnych zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez władzę wdrażającą programy europejskie. Informacja w sprawie zaawansowania realizacji tych programów wieloletnich. Przedsięwzięcie pod nazwą budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja wnętrznych składowisk oraz usuwania azbestu na terenie gminy należących do Związku Komunalnego w gminie Ziemi Lubartowskiej jest realizowane od 2012 roku. Zadanie w zakresie wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 1 023 786 zł 6 groszy, co stanowi 11% planu. W zakresie wydatków majątkowych zrealizowano w kwocie 2 435 584 zł 26 groszy, biorąc Państwo rozpisane poszczególne lata, co stanowi 7% planu. Natomiast następnie to jest kwota później. Jeszcze o planie przychodów, ponieważ w budżecie umieszczono plan przychodów i rozchodów. Przychody zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych w udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej były zaplanowane na koniec 2014 roku na kwotę 1 061 897 zł. Wykonanie w tym punkcie to 900 000 zł, wykonane je w 85% oraz nadwyżki zadług biegłych, to jest 779 110 zł, wykonane w 100%. Tutaj macie Państwo sumę, akurat to jest moja pomyłka, na którą to zwróciła Izba, w tym załączniku nr 4. Przychody ogółem powinny być, ponieważ sumowano mi został sumowany tylko jeden wiersz, przychody ogółem powinny być 1 841 700 zł. Po stronie planu, po stronie wykonania 1 679 110 zł 11 groszy. Rozchody ogółem, czyli przelewy na rachunki lokat, wyniosły 218 548 zł 44 groszy. I sprawozdanie finansowe Związku Komunalnego Ziemi Lubartowskiej. Bilans jednostki. To tylko powtarzane liczby. Czy Pani chciałaby tak tylko omówić? To znaczy zwrócić uwagę, bo my te dokumenty. No tak, Państwo otrzymali. Może powiem o bilansie z wykonania budżetu. To jest taki bilans ogólny. Stan środków pieniężnych na koniec roku wynikł 521 597 zł 67 groszy. I po drugiej stronie pasywa, wynik wykonania budżetu za 2014 rok to jest deficyt budżetu w kwocie 1 157 512 zł 22 grosze. Skumulowany wynik budżetu 779 110 zł 11 groszy. Bo reszta faktycznie to są tutaj tylko dołożone jeszcze w bilansie, może powiem o zobowiązaniach i należnościach. Zobowiązania na koniec roku są to zobowiązania nie tylko biura, ale również zakładu związku, ponieważ wtedy bilans jest bilansem zbiorczym, wyniosły 885 257 zł 58 groszy. Czego zobowiązania z tytułu dostaw i usług 325 159 zł 80 groszy, zobowiązania wobec budżetu 5 181 zł, zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 33 057 zł 24 groszy, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 72 600 zł 69 groszy,
Pozostałe zobowiązania 396 647 zł 34 grosze. Sumy opcji depozytowe zabezpieczenia wykonania umów 52 611 zł 51 grosze. Oraz należności, także widać pewny obraz. Należności na koniec 2014 roku. Powtarzam ciągle biura związku i zakładów. Wyniosły 1 311 021 zł i 5 groszy z tytułu dostaw i usług 14 815 złotych 67 groszy. Należności od budżetu 18 392 zł 6 groszy. Pozostałe należności 1 277 819 zł 32 grosze. Chyba w zakresie sprawozdań to będzie tyle. O, informacja o stanie mienia. Związek Komunalny Gminy Bartowskiej na początek 2014 roku posiadał grunty o wartości 589 775 zł 4 grosze, ponad 5 hektarów. W ciągu roku przekazał miasto Lubartów grunty otrzymane wcześniej pod budową zakładu zagospodarowania odpadów o wartości 435 632 zł 24 grosze, 2 hektary 74 ary w prawie. Wartość gruntów na koniec 2014 roku Związku Gminy Bartowskiej 154 142 zł 80 groszy, to jest 2 hektary 29 arów. Związek Komunalny Gminy Bartowskiej nie uzyskał w 2014 roku żadnych dochodów zmienia. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dotyczącej sprawozdań. Dotyczącej sprawozdań. Drugim dnia 30 kwietnia 2015 roku uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gminie w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gminy Ziemi Bartowskiej za 2014 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lubinie w osobach Piotr Kiszewski, przewodniczący, Dorota Siedmiu, członek, Urszula Tkaczuk, członek. Po analizie sprawozdań z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gminy Ziemi Bartowskiej za 2014 rok i po zapoznaniu się z oceną tych sprawozdań wykonaną przez Wydział Informacji i Analizy Szkoły Wirio w Lubinie na podstawie artykułu 19 ust. 2 w związku z artykułem 13 punkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych i artykułu 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala to następuje. Opiniuje się pozytywnie przedłożone przez Zarząd Związku sprawozdanie z wykonania budżetu planu finansowego Związku za 2014 rok z uwagami podanymi w uzasadnieniu. Uzasadnienie składowe orzekające RIO w Lubinie zostało upoważnione mocą ustawy z dnia 7 października 1992 roku Regionalnych Izbach Obrachunkowych do wykonania opinii o przedkładanych przez Zarządy Związków m.in. sprawozdania wykonania planów finansowych związków za określony rok budżetowy. Skład orzekający ocenia poprawność formalną rachunkową sprawozdań zgodnie z prawem przedstawionego w sprawozdaniu przebiegu wykonania planu finansowego oraz sytuacji finansowej w związku po zakończeniu roku budżetowego. Skład orzekający nie wykonuje natomiast oceny celowości wydatkowania środków na gospodarności wykonujących plan finansowy w zakresie realizacji zadań związku, ponieważ należy to do wyłącznej kompetencji zgromadzenia związku. Zarząd Związku Komunalnego Gminy Ziemi Bartowskiej przedłożył sprawozdanie o sytuacji wykonania planu finansowego w dniu 1 kwietnia 2015 roku. Skład orzekający oceniając wykonanie planu korzystał także z danych zawartych w zbiorze sprawozdania budżetowego przedłożonych RIO w dniu 20 lutego 2015 roku. Skład orzekający pozytywnie ocenił wykonanie planu finansowego związku w 2014 roku, nie zgłasza uwagi do sposobu sporządzenia sprawozdań, jednak zwraca uwagę na znaczny wzrost należności wymagalnych związków w stosunku do stanu z końca roku 2013, które należy sukcesywnie ściągać oraz na drodze załącznik nr 4, o których Państwu mówiłam, które należy poprawić, do informacji opisowej w zakresie kwot przychodów ogółem stopnia wykonania. Z tych względów orzeczone w sensie uchwały, a w niniejszej uchwały przysługuje Zarządowi Związku Komunalnego Gminy Ziemi Bartowskiej ogłoszenie rekolekcji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Ten wzrost to jest adnotacja Regionalnej Izby Obrachunkowej już kolejny raz w tamtym roku. Również była taka informacja odnośnie wzrostu należności. Było to podyktowane tym, że związek otrzymał nowe zadanie, gdzie wcześniej w zasadzie nie miał praktycznie innych dochodów.
gmin, które dokonywały tych wpłat regularnych niezależności, większych należności nie było w momencie pojawienia się nowej ustawy, pojawienia się nowego zadania. Takowe należności się pojawiły i na koniec 2014 one wzrosły, są egzekwowane, ponieważ część należności, bo był problem z wymierzeniem, znaczy opłaty za gospodarowanie odpadami. Po tym nasi pracownicy przeszli do egzekucji, był też problem w międzyczasie z kompetencjami, kto ma prowadzić tą egzekucję, w jaki sposób ta ustawa dopiero tak, w zasadzie w tym roku, w kwietniu bodajże, doprecyzowała zapisy, które dały jednoznacznie uprawnienia zarządowi do wymierzania egzekucji należności. Wiadomo, część należności, sami Państwo wiecie, macie je też w gminach, przychodzą protokoły z nieściągalności od komorników, więc trzeba też mieć to na uwadze, że część należności po prostu jest nieściągalna w takiej rzeczywistości. Dziękuję bardzo. Jeśli ktoś z Państwa chce zerknąć własnym wzrokiem na opinię, to Pani Skarbnik poda. Pana Przewodniczącego chciałbym poprosić o przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutu. Uchwała Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Komunalnego w Gminie Bełtatowskiej z dnia 22 czerwca 2015 roku w sprawie opinii o wykonaniu budżetu i wystąpienia z wnioskiem do Zgromadzenia Związku Komunalnego w Gminie Bełtatowskiej o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok zarządowy związku. Na podstawie artykułu 18a ustęp 3 artykułu 3 oraz artykułu 83a ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 271 ustęp 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Po zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania planu finansowego za 2014 rok, sprawozdaniem finansowym za 2014 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, informacją o stanie mienia związku, Komisja Rewizyjna Zgromadzenia Związku Komunalnego Gminy Ziemny Bartowski uchwala, co następuje. Paragraf 1. Opiniuje pozytywnie wykonanie planu finansowego Związku Komunalnego Gminy Ziemny Bartowski za 2014 rok. 2. Występuje się do Zgromadzenia Związku z wnioskiem, z wnioskiem o udzielenie zarządowi Związku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie teraz przeczytam. Komisja Rewizyjna Zgromadzenia Związku Komunalnego Gminy Ziemny Bartowskiej na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2015 roku dyskutowała nad przedłożonymi przez Zarząd Związku informacjami. 1. Sprawozdaniem z wykonaniem budżetu 2014 rok, sprawozdaniem finansowym za 2014 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie oraz informacją o stanie mienia związku. Tu są wszystkie te cyfry, co Pani skarbnik podawała, nie wiem, czy czytać to. Może skrócę. Panie, proszę, może Pani przytoczyć uzasadnienie. Uzasadnienie, tak. Związek, da się przeczytać, tak? To wszystko? Nie. Treść. Po przeprowadzonej dyskusji Komisja Rewizyjna postanowiła pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu za 2014 rok. Za przedstawionym uzasadnieniem opinii wykonania budżetu Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubatowskiej za 2014 rok głosowały 3 osoby z 3-osobowego składu komisji, czyli jednogłośnie wszyscy pozytywni. A byli to Robert Powałka, Krzysztof Kopyś i Stanisław Okulski. Bardzo dziękuję Panu Przewodniczącemu za przedstawienie uchwały. Panie Skarbnik, czy Pan Przewodniczący ma opinię kontrolną? To również Pana Przewodniczącego poproszę o zapoznanie nas z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej co do uchwały Komisji Rewizyjnej. Tak jest. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Komunalnego Gminy Ziemi Bartowskiej
przedmiocie udzielenia absolutorium zarządowi związku z tytułu wykonania planu finansowego związku w 2014 roku. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej RIO w Lublinie w osobach. Piotr Ciszewski, przewodniczący, Urszula Tkaczuk, członek, Mirosław Wydrych, członek. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia zarządowi Związku Absolutowym z tytułu wykonania planu finansowego Związku za rok 2014 oraz z uwagami do tegoż wniosku przedstawionymi przez Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń RIO w Lublinie na podstawie artykułu 19 ust. 2 i artykuł 13 podpunkt 8 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, Dziennik Ustaw z dnia 2012, pozycja 1113 z późniejszymi zmianami oraz w związku z artykułem 13a ust. 3 i artykuł 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami. Uchwala co następuje. Opiniuje się pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej z dnia 2 czerwca 2015 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium zarządowi związku z tytułu wykonania planu finansowego związku za 2014 rok. I uzasadnienie. Skład orzekający RIO w Lublinie został powołany do wydania opinii o wnioskach Komisji Rewizyjnej Zgromadzeń Związku Międzygminnych w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządom związków z tytułu wykonania planów finansowych związków za określony rok budżetowy. Wniosek Komisji Rewizyjnej wpłynął do RIO w Lublinie w dniu 5 czerwca 2015 roku. Skład orzekający dokonał oceny wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi związku z tytułu wykonania planu finansowego za 2014 rok, biorąc pod uwagę następujące dokumenty. 1. Uzasadnienie wniosku Komisji Rewizyjnej. 2. Sprawozdanie zarządu związku wykonania planu finansowego związku za 2014 rok. 3. Sprawozdania statystyczne z wykonania planu finansowego. 4. Uwagi przedstawione przez Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń RIO w Lublinie w zakresie wykonania planu finansowego związku za 2014 rok. 5. Pozytywną opinię składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania planu finansowego. Analiza tych dokumentów dokonana na podstawie kryterium zgodności z prawem pozwala odnieść się pozytywnie do wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Zarządu Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej o udzielenie absolutorium zarządowi związku z tytułu wykonania planu finansowego zarządu za 2014 rok. Ocena celowości, gospodarności i rzetelności wykonania planu finansowego związku za 2014 rok należy do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Związku. Z tych względów rozstrzygnięto, jak w osnowie uchwały. Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie się do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w gminie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Podpis przewodniczącego składu orzekającego Piotr Ciszewski. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu skarbnik i panu przewodniczącemu komisji za obszerne i szczegółowe złożenie nam poszczególnych informacji. Otwieram zbiorczą dyskusję. Czy ktoś z delegatów chciałby w dyskusji zabrać głos? Bardzo proszę. Pan radny Tomaszek, proszę bardzo. Chciałem się dopytać o kilka rzeczy ze sprawozdania finansowego, a mianowicie o paragraf 265. I tam mamy informację taką, że ten 265 to jest dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego i mamy taką pozycję jak zbiórka odpadów komunalnych niesegregowanych z terenu gminy Lubartów i miasta Lubartów, zabudowa jednorodzinna sektor 6 i 7. I co rozumiemy pod tym pojęciem? Co to jest ta dotacja przedmiotowa i w jakiej wysokości ona została zagospodarowana dla gminy Lubartów, a w jakiej dla miasta? Dotacja, uchwała, która mówiła o dotacji,
nie rozgraniczała tego na miasto i na gminę. Ta uchwała tutaj zgromadzenie dało dotacje na odpady segregowane i niesegregowane. Zgromadzenie? Dlatego, czy zarząd? Zgromadzenie decyduje o dotacji. Jaki to jest numer uchwały? To jest, która jest uchwał okołobudżetowych, ponieważ tak jak Państwo w tym roku też podejmowali uchwałę w sprawie udzielenia dotacji, tak i zgromadzenie podejmowało takie uchwały, to było zmieniane też w ciągu roku, podejmowało takie uchwały, ich nie było dużo, więc można na pewno je znaleźć w rejestrze, podejmowało te uchwały w tamtym roku i taki właśnie podział, jak Państwu tutaj wymieniłam po stronie wydatków na mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych, na likwidację dzikich wysypisk terenów gmin związku, na zbiórkę właśnie odpadów komunalnych, segregowanych i osobno niesegregowanych. A dlaczego ta dotacja musiała być przyznana? Ta dotacja została przyznana ze względu na fakt, że została rozwiązana umowa z kontrahentem, który wywoził te odpady. Tak, ale to rozwiązana umowa. Jakie były skutki rozwiązania tej umowy? Dlaczego te pieniądze zostały przekazane? Po co? Brakowało tych pieniędzy? No ktoś musiał wywieźć te śmieci. No ale przecież są wnoszone opłaty przez poszczególnych mieszkańców. Ale to jest zakład budżetowy. Rozmawiamy w tej chwili o zakładzie budżetowym, to jest odrębna jednostka. Że ja wyjaśnię szybciutko panu radnemu. Dlatego, że jeżeli przedsiębiorca wystawia fakturę, wówczas mu związek płaci, tak? Natomiast zakład budżetowy związku takiej faktury nie wystawia, a zapłata odbywa się też ludzie pracują. Zapłata za usługę odbywa się w postaci dotacji. Znaczy była dotacja tylko na 2 miesiące. Mhm. Później została zawarta umowa cywilnoprawna i na podstawie umowy cywilnoprawnej zakład budżetowy woził te odpady. Ta dotacja akurat dotyczy dwóch pierwszych miesięcy, gdzie ten problem wynikł z dnia na dzień, więc zgromadzenie podjęło taką decyzję. Mhm. A ta dotacja miała pokrycie, rozumiem, w opłatach, które były wnoszone przez poszczególnych mieszkańców danych sektorów, tak? Czy nie? No tak, tylko że ta dotacja była formą zapłaty za ten wywóz dla zakładu. Rozumiem. Drugie pytanie mam, jeżeli chodzi o paragraf 421, tam mamy licencję, oprogramowanie, bazy danych, czasopisma i publikacje. Jaki jest rozkład tej sumy 6367 na poszczególne z tych, na poszczególne składniki? Znaczy tak, tą informację, którą ja Państwu przedstawiam, ona jest dość szczegółowa. Ustawa o finansach publicznych mówi, że sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia się co najmniej w pozycjach tak jak w planie finansowym, więc gdybym miała jeszcze rozpisywać osobno na długopisy, ołówki, komputery, monitory. Nie chodzi o to. No to tylko na czasopisma i publikacje, które zostały wydane. No, nie wiem, nie mam ksiąg rachunkowych. Może pan powie. Związek planuje tylko jedną publikację, to jest przegląd komunalny, to jest 300-400 zł rocznie. Reszta to są opłaty związane z licencjami. Tak. Więcej nie mamy problemu. Żadnych czasopism nie kupuję. Teraz dalej, ten 426, paragraf promocja projektu, 4647 zł. Na jakie tutaj zostało to wydane przedsięwzięcie? Jaki paragraf? 421, przepraszam. Promocja projektu. Na końcu. To jest 1877. Nie, to jest 4647 zł. Aha, w ramach projektu ze środków szwajcarskich to poszło z projektu. Nie pamiętam, co było na materiałach. Przekrywam, nie mam ksiąg w głowie. Pamiętasz? Tak, ja pamiętam. Generalnie rzecz ujmując, większość tych promocji opierało się na artykułach sponsorowanych w lokalnych mediach, czyli to gazety
wspólnota lubartowska lubartów24.pl, portal oraz Lubartowiak. A materiały to były zakupy przede wszystkim materiałów do akcji sezonki za odpady, gdzie zbieraliśmy elektroświęcie na terenie trzech bodajże gmin. Z tego co pamiętam, to właśnie wójta, szczególnie Lubartów, bardzo fajna wyszła akcja, więc rozdawaliśmy sezonkę, rozdawaliśmy materiał informacyjny przez zespół. Pojedliśmy jeszcze w Ostrowie w niedzielę. I kolejny wydatek, 430, też promocja informacja o projekcie 5260 zł. No to właśnie kolega już powiedział. Ona też mówić o usługach, a czyli później... i te 4647 i 5260 tak, to są na to samo? To są, nie, to nie jest to samo, to jest zakup materiału. Paragraf 430 i kwota 5260 są to usługi. Mhm. I właśnie te publikacje. To jest sfinansowane w 85% z środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, więc 5260-80 razy 0. Z budżetu wydaliśmy 789,12 zł na usługi oraz 4647,72 razy 0,15. Na materiały wydaliśmy 697,16 zł. Mhm. Rozdział 605. Aktualizacja projektu budowa zakładu zagospodarowania odpadów 52 521 zł. Okay. Od razu odpowiadam. Program funkcjonalno-użytkowy i studium wykonalności. Program funkcjonalno-użytkowy, przepraszam, i raport oddziaływania na środowisko. Mm-hmm. Raport oddziaływania na środowisko też, bo to było wymagane... Raport oddziaływania na środowisko, tak, oraz program funkcjonalno-użytkowy. I co to jest dodatkowe wynagrodzenie roczne w paragrafie 40, jeżeli chodzi o te 14 870 zł? To znaczy pracownicy zatrudnieni w sferze budżetowej otrzymują dodatkowe wynagrodzenie roczne, potocznie zwane trzynastki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Radny Gregorowicz, proszę bardzo. Chciałbym dopytać jakieś opisanie za pomocą sprawozdania finansowego, za pomocą jakichś wskaźników mikroekonomicznych. Generalnie na przykład przydałoby mi się jakaś wiedza na temat rotacji należności w dniach, rotacji zobowiązań, czy wszystkie koszty uznano w koszty działalności, czy wyrzucono coś z tych kosztów, czy związek jakiejś straty poniósł. Tego typu rzeczy, takie jakby zewnętrzno-opisowe. Co pani o tym sądzi? Znaczy ocenę pan radny pyta? Nie, bo to są, dane, pani skarbnik przedstawiła dane. Znaczy rozumiem, że coś na zasadzie badania byłego rewidenta, tak? Ale ja bym chciał, żeby pani na podstawie tych danych to nam przedstawiła, ale jakie wskaźniki wyliczone, bo rozumiem, że taka wiedza jest łatwa do uzyskania. Ponieważ mógłbym sobie sam wyliczyć, no ale mówię tak, nie chce mi się, panie przewodniczący, i mam prawo zapytać. Ile na przykład wynosiła rotacja należności w ubiegłym roku w stosunku na przykład z rotacji zobowiązań? W dniach. Wtedy na tej podstawie na przykład mogę wyciągnąć wniosek, czy związek dopełnił nadrzędnej staranności, żeby egzekwować zobowiązania, oraz czy w odpowiednim terminie spłaca swoje należności. Albo ściąga swoje należności. To zależy jak to traktuje. Tego typu rzeczy. No tak, mam sprawozdanie, biorę wskaźniki i wiem już, co mam o tej firmie sądzić. Rozumiem, że być może tego nie ma, ale... Znaczy nie ma, ponieważ ustawa o finansach publicznych zobowiązuje większe jednostki do badania biura rewidenta. Poza tym nasze rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości, w sprawie zasad rachunkowości dla jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, nie mówi o takiej informacji, wręcz przeciwnie, wyłącza ten rozdział, bodajże 8, już nie pamiętam, ustawy rachunkowości, która mówi o takiej informacji opisowej. Takiej informacji opisowej po prostu się nie robi w jednostkach samorządu terytorialnego, ponieważ to są jednostki, to nie są przedsiębiorstwa, to są jednostki działające na innych zasadach. Ustawodawca takich informacji nie przewidział. Nie chodzi mi o informacje dodatkowe, tylko na przykład chcę wiedzieć, czy na podstawie wskaźników, które są zawarte w sprawozdaniu, na przykład w jakim czasie związek reguluje swoje zobowiązanie. Jeśli na przykład reguluje w ciągu 30 dni, a ściąga należności w ciągu 60, to załóżmy, to widzę, że coś mi tu nie gra. Po prostu
za bardzo ściąga się forsę, a za szybko się płaci. I po prostu widzę, że powinienem się bliżej przejrzeć. To niezależnie od tego, co pani powiedziała, to również w sektorze finansów publicznych tego typu analizy się prowadzi. Ale to na co? Nie jest jakaś wielka wada, po prostu będę musiał przesiąść w chałupie i po prostu... Właśnie, że pan radny rzeczywiście jest ukorzeniony w przedsiębiorczości i samorządy trochę, bo pani skarbnik nie dysponuje, musiałaby też to ja wiem, na czym polegają wskaźniki włączone. Ale czy opracowane nie ma? Nie, przepisy tego nie wymagają. Sam pan zauważył, że mamy bardzo dużo pracy, chociażby z egzekucją należności, chociażby ze zmianami w budżecie, chociażby z nowymi zadaniami w postaci budowy zakładu. Dlatego mówię, chcę tylko panie przewodniczący zwrócić uwagę, że samych suchych liczb, jeśli mam na przykład ocenić sprawozdanie z właśnie wykonaniem budżetu i sprawozdanie finansowe, to na podstawie właśnie nie tylko suchych liczb, które nieosadzone na jakimś tle, mogą mało mówić. Natomiast jeśli byśmy mieli do czynienia ze wskaźnikami, wtedy od razu wiadomo, literatura przedmiotu mówi, że dany wskaźnik to ma mieć taką wartość, to jest dobrze, a jak jest inny, to jest źle. Znaczy tak jak panu mówię, chyba ustawodawca, skoro wyłączył ten artykuł 8, skoro nie prowadzi się takiej analiz w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego, wiem, że na przykład, zresztą tak jak i my, płacimy regularnie nasze zobowiązania, tak jak i każda gmina, nie posiadamy, i większość gmin nie posiada zobowiązań wymagalnych, ale wszystkie gminy na pewno posiadają należności wymagalne, czyli należności, których termin płatności minął. I to jest specyfika funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Jeśli chodzi o to właśnie rotację należności, to właśnie powiem, jakby trochę pije do spółdzielni. I na przykład, czy w jaki sposób, w jakim tempie państwo ściągali należności nie tylko od spółdzielni, ale od innych dłużników opłat? Od nas ściągnęli, od innych nie. No właśnie, ale to by... Znaczy tak jak panu mówiłam, od samego początku był problem... To jeszcze go. Kto będzie wnosił te opłaty? Spółdzielcy dostali informację od jednej ze stron, że mają wpłacać na nasze fundacje. Wiązało się naprawdę z ogromną pracą z naszych pracowników. Widziałam, jak siedzieli po godzinach, widzieli państwo też później kolejki przy zwrotach. Ogromną pracą też był okupiony cały konflikt w zakresie tego, kto ma płacić w jakich wysokościach. Poza tym, sami państwo wiecie, że ustawa została też szybko poprawiona, czyli od początku ustawa miała pewne wady i my mieliśmy też w związku z tym, z sytuacją konfliktową, też pewne problemy. Także mówię, prowadzimy tą egzekucję. I tak jak państwu mówiłam, na pewno część w ogóle, z części będzie produktu z nieściągalności. Zrobimy wszystko, żeby jak najwięcej tych należności ściągnąć. Ale to jest... A z kosztami prowadzenia działalności wszystkie koszty... Jeszcze raz. A wszystkie koszty są nowe koszty prowadzenia działalności, to mucha? Tak, poszło, no. To mnie zaraz przyszło. Jeszcze raz, bo nie wiem, jakie koszty działalności. Zostawmy. No właśnie, bez znaczenia. Zostawmy to. Jeśli tak. Mogę, bo niestety cały czas mamy w badaniu bilansu, prawda, gdzie jesteśmy zobowiązani. Przedsiębiorstwo ma obowiązek, tak powiem, przeprowadzenia bilansu. Natomiast to ale zakazu nie ma. Ja wiem, o co to chodzi dokładnie, bo miałem z tym do czynienia i ja wiem, co pan chciałby uzyskać. Natomiast pani skarbnik na dzień dzisiejszy nie ma takiego obowiązku. A rzeczywiście pracy niepotrzebnie wykonujemy bardzo dużo w związku. Proszę bardzo, czy jeszcze jakieś pytania mamy? Jeszcze tutaj do pana, jak pani wychodzi. Pani tego KFV. No ile kosztowało ta usługa? Umowa była umową zbiorczą, obejmowała aktualizację i asystę przy uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych warunkach inwestycji, program funkcjonalno-użytkowy oraz usługi eksperckie podczas przetargu generalnego, jeśli chodzi o kwestie techniczne. Mogę panu to dotrzeć do umowy i rozbić. A to jest kosztoryzowane. Znaczy tak, to już wykonano. Proszę, proszę. Proszę bardzo, czy jeszcze jakieś pytania mamy do wszystkich obszarów dyskusji? Rozumiem, że jest pani pracowana tyle szczegółowa, że już wszystko wiemy. Zamykam dyskusję. Proszę państwa, przystępujemy do podjęcia uchwały.
w pierwszej kolejności w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014. Czy do projektu uchwały ktoś z Państwa ma uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z delegatów jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014, zechce podnieść rękę do góry. Bardzo proszę. 11 głosów za. Kto jest przeciwny? 2 głosy przeciwne. Uchwała została podjęta. Przystępujemy do realizacji podpunktu w zakresie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia zarządowi Związku Absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok. Czy do projektu uchwały ktoś z delegatów ma uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z delegatów jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia zarządowi Związku Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2014? Zechce podnieść rękę do góry. 11 głosów za. Kto jest przeciwny? 2 głosy przeciw. Uchwała została podjęta. Jeśli Państwo pozwolą, to ja chciałbym w imieniu naszego zgromadzenia, w imieniu gmin członkowskich, zarządowi bardzo serdecznie pogratulować i podziękować za Waszą pracę. Ja wiem, jak, bo obserwowaliśmy Waszą pracę, jak dużo pracy wykonaliście w sytuacji nierodzenia problemów i konfliktów, jak trudno w Polsce widzimy jest wprowadzić to, a u nas jeszcze dodatkowo musieliście Państwo pokonywać pewne bariery, które w sposób niesamowity angażowały i zarząd związku, i pracowników biura, więc ja, bo wiem, że to jest spowodowane też, reprezentuję moją gminę na zewnątrz, mam ten dyskomfort, że między innymi kolegów samorządowców chciałbym trochę przeprosić za nasz wkład problemów w działalność związku, bo jak obserwujemy to ze strony 5 gmin członkowskich nie dostrzegamy problemów, trochę miasto przysparza kłopotów i zarządowi, i związkowi. I nawet muszę, powiem Państwu, w sposób taki szczególny, czerwieni się nawet w Lublinie. Wczoraj miałem spotkanie z prezydentem Lublina. W tym miejscu chcę podziękować za tą umowę też z Lublinem, bo dzięki i zarządowi, i działalności biura umowa została sfinalizowana z Lublinem i w ogóle mogliśmy sfinalizować umowę budowy nowoczesnego systemu gospodarki i też no trochę się czerwienię, ale taka jest rzeczywistość, takie są kolej naszej działalności. Także jeszcze raz za tą pracę na ręce Was tutaj, bo nie wszyscy pracownicy są, bardzo dziękujemy za tą pracę. Prosimy o jeszcze dla pożytku naszych gmin, bądźcie wytrwali, pokonujcie te problemy, które są obiektywnymi, ale też, jeśli się nadarzą, takie zainicjowane, wymuszone, to też pracujcie Państwo, żeby jakoś ten system wdrożyć, pokonać to wszystko, co przed nami. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję bardzo. Jeśli mogę, panie przewodniczący, przy okazji głos, to chciałbym w imieniu zarządu i tamtej kadencji, tej kadencji, bo też już mamy za sobą prawie pół roku, podziękować zarządowi za tą owocną pracę, ale to nie jest tylko efekt pracy zarządu, to jest również i efekt pracy tych ludzi, którzy tutaj są zatrudnieni, i na ręce pana dyrektora i wszystkim pracownikom składam serdeczne podziękowania za te 11 właśnie głosów. Pomimo, że były 2 przeciwne, ja to rozumiem, znaczy ja potrafię to zrozumieć. Zlubatowa. I właśnie znowu Zlubatowa, prawda, te głosy przeciwne. Mam nadzieję, że przy następnym obserwatorium, jeśli doczekamy, prawda, panowie radni z Rady Miasta Lubartów, być może zmienicie zdanie. Chciałbym doczekać, bo to jest taka trochę przekora. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przystępujemy do realizacji punktu 10. Wolne wnioski. Czy ktoś z delegatów chciałby wolne wnioski? Bardzo proszę, pan radny Gregorowicz.
Panie Przewodniczący, ponieważ w poprzednim punkcie wypowiedział się Pan, że w spotkaniu czy w trakcie kontaktu z prezydentem Lublina czuje Pan się zaczerwieniony, rozumiem, w imieniu samorządu lokalnego Lubartowa, to chciałbym jakby złożyć taką uwagę czy oświadczenie na Pańskie ręce, że nie zgadzam się i nie upoważniam Pana, że Pan się rumienił czy czerwienił w moim imieniu. Robi to Pan na swój rachunek i wyłącznie w swojej własnej osobie. Natomiast ja nie chcę być uczestnikiem tego właśnie czerwienienia. Dziękuję. No to Pan nie jest uczestnikiem, natomiast ja mam ustawowe zobowiązanie reprezentowania miasta na zewnątrz i to na podstawie faktów mówię to, ja nie wymyślam tylko to mówię, także, ale rzeczywiście Pan radny jest wyłączony z tego. Proszę Państwa, inne sprawy w wolnych wnioskach? Pan radny Tomasiak? Chciałem dopytać o to zestawienie, co otrzymaliśmy Panią księgową, ponieważ mamy informacje, jeżeli chodzi o osoby fizyczne, o te zaległości, a informacje od jakiej ilości osób są to należności, jakbyśmy mogli jeszcze się dowiedzieć? Dłużej. Znaczy później Państwu musiałabym przekazać. Bo to chodzi mi od zadeklarowanych, czy od jakiej bazy to jest naliczane? Księgi rachunkowe. To jest zaksięgowane, to są złożone deklaracje, prawomocne decyzje. Czyli tylko od zadeklarowanych? Tak, i ewentualnie od decyzji wydanych już prawomocnych. Dlatego tam określiłam, gdzie była decyzja nieprawomocna. Dobrze, a średnio ile zadeklarowało się z zameldowanych? No to musiałabym... W przypadku Lubartowa. No nie pamiętam w tej chwili. Musiałabym po prostu zrobić Panu takie dodatkowe zestawienie. No to tylko kwotowe, tak? Tyle. Dziękuję bardzo. Znaczy nie dzisiaj. Nie? Proszę, terminie sobie ustalcie Państwo. Muszę wziąć od Pani telefon. Ja proszę Państwa, chciałbym prosić zarząd też o pewien wysiłek związany z umowami tymi, o którymśmy rozmawiali na początku, czyli uchwałą. Proszę też również wziąć pod uwagę pewne doświadczenia, które nabywamy w zakresie opłat i jak będziecie Państwo występować z projektem uchwały, żeby również te doświadczenia kategoryzacji naszych mieszkańców czy grup gospodarstw, bo to warto jeszcze raz przemyśleć, czy to, co mamy w tej chwili, jest najbardziej optymalne. Wiemy, że doświadczenia samorządów są przeróżne, są jakieś zblokowane, te opłaty dla poszczególnych ilości osób i gospodarstw, także tutaj będziemy pracować, ale też proszę zarząd, żeby tutaj trochę przyłożyć swoje uwagi i to przygotować nam. Bardzo proszę pana. Tak, tylko nie wiem, czy dobrze zrozumiałem przy okazji pytania tutaj pana prezesa. To znaczy, że w tej chwili co się dzieje z osobami, które nie złożyły deklaracji? Są wszczynane postępowania i są wymierzane opłaty. Pracownicy jeżdżą, znaczy tak, dostajemy, wiemy, każdy z gmin, jeżeli mogę, zarząd związku wystąpił z wnioskiem o udostępnienie nazwisk właścicieli nieruchomości zobowiązanych do opłaty podatku i na tej podstawie występujemy do tych właścicieli o wszczęcie postępowania. I jeżeli faktycznie jest to nieruchomość zamieszkała, w trakcie całego postępowania to badamy, jeżeli jest to nieruchomość zamieszkała, wystawiamy odpowiednią decyzję. Sprawozdaniu, ile tych decyzji i postępowań jest wszczętych. Chciałem pogratulować panu kierownik tego przedsięwzięcia. Także nie tylko spółdzielni, pan prezes. Od tego roku. Zaczęliśmy od najpierw dłużnika, tak powiem. No ja się to myślę. Gdzieś się trzeba uczyć. Nie, ustawa to pomogła. Mój to być jeszcze... Chyba ustawa najpierw się pomogła. Dobierać tak. Dziękuję. Tak, bo rozumiem, że wcześniej czy później do tego sprawdzicie. Oczywiście. Sprawdźcie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z delegatów w wolnych wnioskach chciałby zabrać głos? Nie widzę, dziękuję bardzo. Kończymy realizację punktu 10. Przystępujemy do realizacji punktu 11, czyli przyjęcie protokołów z 14 i 15 nadzwyczajnej sesji zgromadzenia. Protokoły krążyły, jeszcze do mnie nie wróciły. Bardzo bym prosił, aby je podać. Proszę Państwa, przystępujemy do przyjęcia
protokołu z 14 sesji zgromadzenia, czy do protokołu z 14 sesji z dnia 18 marca ktoś z delegatów ma uwagi? Nie widzę. Nie widzę. Przystępujemy, proszę Państwa, do przyjęcia protokołu z 4 sesji kadencji. Proszę, kto jest za przyjęciem protokołu, zechce podnieść rękę do góry. 11. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Dziękuję bardzo. I podobnie z protokołem z 5 sesji nadzwyczajnej z dnia 4 maja. Czy ktoś z delegatów ma uwagi do protokołu? Tak, no, nie ma. Myślę, że głosujemy za. To przystępujemy do przyjęcia protokołu. Kto z Państwa z delegatów za przyjęcie? Proszę o podniesienie ręki do góry. 11. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący. Protokół został przyjęty. Szanowni Państwo, wobec wyczerpania porządku obrad zamykam 6. sesję Zgromadzenia Związku Komunalnego. Dziękuję za przybycie wszystkim Państwu. Dziękuję pracownikom. Dziękuję Państwu. Tak, jeszcze pytania do Państwa, bo ja muszę mieć informacje, żeby zrobić zmiany.